Dzień dobry Państwu, Mariusz Kajzer z firmy MTM Campery z Katowic. Jesteśmy dealerem m.in. luksusowej marki kamperów firmy Mobilvetta. I w tym roku na targach prezentowanych jest bardzo dużo nowości z tej szacownej marki. Między innymi jest całkowicie przekonstruowany, nowy praktycznie model kajak. Z ciekawych rzeczy to jest całkowicie nowa konstrukcja ścian całego pojazdu, gdzie wyeliminowano całkowicie z konstrukcji pojazdu drewno. Zewnętrzne poszycie jest całe z włókna szklanego. Dotyczy to też wewnętrznego poszycia ścian. Natomiast wszelkie elementy konstrukcyjne są zrobione z spienionego tworzywa sztucznego ze wstawkami wzmacniającymi. Natomiast w miejsce tradycyjnego styropianu jest pianka styrofoam o wiele lepszych parametrach zarówno termicznych, wytrzymałościowych, jak też i parametry akustyczne, czyli jest po prostu w tym aucie ciszej. Jako ciekawostkę wprowadzono dach obły. Ci, którzy mają kampery, wiedzą, o co chodzi. Na tym dachu po prostu nie zatrzymuje się woda, nie stoją kałuże, to wszystko spływa, cała woda spływa na dół. Ta konstrukcja ścian jest nie tylko w kamperach serii Kajak, też w serii Kea w modelach pół zintegrowanych. Natomiast tak, kolejną ciekawostką, jeśli chodzi jeszcze o linię kamperów Kajak Technoline, jest, nie wiem, jedyny znany mi na rynku kamper, który można zamówić w dwóch wersjach podwozia. Może być zarówno na tradycyjnym podwoziu Fiata Ducato, jak i za oczywiście dopłatą można go zamówić na podwoziu Alco. Te kampery w wersji z podwoziem Alco mają podwójną podłogę, szczególnie przydatną w warunkach zimowych. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ciekawa nowość w firmie Mobilvetta. Jest to wprowadzenie nowej linii modelowej, bardziej, powiedzmy, tańszej linii. Modele są prostsze, cena jest zbliżona też do, powiedzmy, popularnych kamperów innych firm, natomiast oczywiście przy designie czy przy materiałach z głównej półki znanych z innych modeli Mobilvetta. Przejdziemy dalej.